Szanowni Państwo, okazją dzisiejszego spotkania jest uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Panie generale, starszy kapitanek melduje pododdziały gotowe do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji przekazania sprzętu pożarniczego. Drodzy Państwo, Tomaszów Mazowiecki i powiat tomaszowski staje się coraz bezpieczniejszy. Nie tak dawno, a dokładnie kilkanaście godzin temu, czy kilkadziesiąt, mówiłem o tym, że kolejne środki finansowe z budżetu państwa, jak i również samorządu i wojewódzkiego, będą spływać do naszego powiatu. I tak się też staje. Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na ochronę zdrowia. I ta dzisiejsza uroczystość pokazuje, że jesteśmy skuteczni. Skuteczni razem, jako wszyscy samorządowcy, nie pojedyncze osoby, bo udało się, że tak powiem, wypracować porozumienie w ramach samorządu miejskiego, powiatowego, jak i również gminnego, żebyśmy rzeczywiście mówili jednym głosem, lobbowali w tych naszych sprawach i to są tutaj za nami te widoczne efekty. To 2 miliony złotych na te dwa samochody strażackie, które poprawią stan techniczny i to, co tutaj znajduje się w bazie Państwowej Straży Pożarnej, dzięki czemu będzie można łatwiej i szybciej pomagać mieszkańcom. Dużo dobrego dzieje się u nas, ja się z tego bardzo cieszę. To nie jest chwalenie się, to jest realna sytuacja i tak jak mieliśmy zapewnienie tutaj parlamentarzystów, kolejne środki będą spływały na teren powiatu tomaszowskiego i naprawdę będziemy chcieli, żeby to bezpieczeństwo było na terenie naszego powiatu na jak najwyższym poziomie. Dzisiaj, Szanowni Państwo, odebrane zostały te dwa piękne czerwone wozy dla naszej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej tutaj w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to dla mnie o tyle ważne jako mieszkanki, że dzięki temu tym samochodom w pełni wyposażonym możemy czuć się bezpiecznie jako mieszkańcy. Ale dla mnie jest to szczególnie istotne o tyle, że jestem żoną strażaka właśnie tej naszej komendy tutaj tomaszowskiej. I dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że dobry sprzęt to jest tak naprawdę podstawa funkcjonowania każdego ze strażaków. Oni są dobrze wyszkoleni, bo tutaj naprawdę dba się, szkolenia tak naprawdę odbywają się co chwilę, jeśli chodzi o naszych strażaków, ale ważny jest też właśnie sprzęt, który pomoże im sprawnie odpowiadać na potrzeby i uczestniczyć w akcjach ratunkowo-gaśniczych. Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Z okazji uroczystego przekazania sprzętu pożarniczego flagę państwową na marsz podnieś! Samochody, które stoją przed Państwem, pozyskane zostały w ramach projektu Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach, etap czwarty, realizowanego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa trzecia, rozwój sieci drogowej i transportu multimodalnego. Wartość projektu to 258 823 529 zł. Z tego wkład Funduszu Spójności wynosi 220 milionów złotych. Przedmiotem projektu są samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, samochody specjalne i specjalistyczne sprzęt do ratownictwa drogowego, samochody i sprzęt do organizacji i wsparcia działań na drogach, które zostaną rozlokowane w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju, stanowiących zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych, a także zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektu oraz działania informacyjno-promocyjne.
99,8% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu. Beneficjentem projektu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim zostaje użytkownikiem dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa gaśniczego. Ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN TGM 18320 z napędem 4x4, GCBA 5x32 o wartości 1 185 720 zł oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN TGM 18290 z napędem 4x4 GBA 3x16 o wartości 1 075 020 zł. Proszę panią aspirant Katarzynę Kowalską o odczytanie aktów przekazania sprzętu. Akt przekazania samochodu. Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazuje Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego MAN 18320. Niech ten samochód służy strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim do ratowania życia, zdrowia, imieniu mieszkańców powiatu tomaszowskiego i województwa łódzkiego. Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazuje Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego MAN TGM 18290. Niech ten samochód służy strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim do ratowania życia, zdrowia, imienia mieszkańców powiatu tomaszowskiego i województwa łódzkiego. Akty przekazania podpisał Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbrygadier Jarosław Klazłowski. Proszę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim starszego brygadiera Krzysztofa Iskierkę oraz dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej młodszego brygadiera Tomasza Stanisławskiego o wystąpienie przed front pododdziałów w celu odbioru dokumentów i kluczyków do pojazdów. Wręczenie dokumentów i kluczyków proszę pana posła Roberta Telusa, pana nadbrygadiera Jarosława Wlazłowskiego, łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, pana wicemarszałka województwa łódzkiego, pana Zbigniewa Ziębę i pana Mariusza Węgrzynowskiego, starostę tomaszowskiego. Panie komendancie, jest niezmiernie miło, to dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę przekazać samochód do dowódcy gaśniczy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Jestem pewien, że będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem i uratuje ludzie.
Proszę kapelana strażaków, księdza Zbigniewa Kowalczyka, o poświęcenie przekazanych przed chwilą pojazdów, aby dobrze służyły społeczeństwu podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Szanowni Państwo, służba Straży Pożarnej jest bardzo zaszczytnym, ale również odpowiedzialnym i niebezpiecznym zadaniem. Dlatego należy tę służbę odpowiednio doceniać i dla wszystkich strażaków wyjednać błogosławieństwo Boże. Służba strażacka jest wyrazem konkretnie realizowanej ewangelicznej miłości bliźniego. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś świat i wszystkiemu nadałeś wewnętrzny ład i porządek. Elementy tego stworzenia służą człowiekowi i utrzymują go przy życiu. Ogień daje nam ciepło i światło, topi żelazo i oczyszcza złoto. Ale może być też zagrożeniem dla człowieka i innych stworzeń, dla dobytku ludzkiego i wszelkiego innego dobra. Prosimy Cię, pobłogosław te pojazdy strażackie, które dzisiaj oddajemy do użytku. Niech w niebezpieczeństwie pomagają pokonać niszczącą moc ognia i uszczec od nieszczęścia. Strzeż ludzi, którzy w tych pojazdach służyć będą dla dobra wspólnego. Zachowaj nas też od sztuk i uczyń nas wszystkich gotowymi do szczerej współpracy, braterskiej pomocy i służby bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. O zabranie głosu proszę pana posła Roberta Telusa. Panie generale, panie marszałku, panie starosto, panie komendancie, dla którego dzisiejszy dzień jest radosny, kolego prezesie, druhu prezesie, drodzy Państwo, ale przede wszystkim drodzy strażacy. Jest to radosny dzień. Radosny dzień dla Straży Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, ale również dla wszystkich mieszkańców regionu mazowieckiego, nie tylko powiatu, ale regionu mazowieckiego. Dlatego, że dzięki temu, że przyjechały nowe samochody, przekazujemy nowe samochody,
każdy mieszkaniec powiatu tomaszowskiego czuje się bezpieczniejszy. Panie generale, na pana ręce chcę złożyć serdeczne podziękowania, bo takie działania sprawują, że nie tylko pan komendant, ale wszyscy strażacy i wszyscy mieszkańcy powiatu w tym momencie tomaszowskiego czują się bezpieczniejsi. I przecież o to wszystko walczymy. Walczymy o to, żeby wszyscy mieszkańcy w tym momencie tomaszowskiego, ale Polacy czuli się bezpieczniej w swoim kraju. I takie decyzje, jakie pan podjął dla powiatu tomaszowskiego, a dzisiaj też powiem i dla powiatu opoczyńskiego, bo za chwilę będziemy przekazywać również samochód dla powiatu opoczyńskiego, są bardzo ważne. I takie szybkie decyzje, bo dla powiatu opoczyńskiego decyzja zapadła w piątek. To są szybkie, ważne decyzje. Ostatni samochód, który przyjechał nowy dla powiatu tomaszowskiego, był w 2012 roku i to ufundowany przez starostwo powiatowe. Dlatego potrzebne są takie programy jak ten infrastruktury i środowiska, żeby wspierać, żeby zakupować nowy sprzęt, żeby dostarczać nowy sprzęt, bo my od tego jesteśmy, żeby taki sprzęt przyjeżdżał, żeby czuli się bezpiecznie. Drodzy Państwo, ale w tej chwili chcę przekazać informację ważną, w tym momencie ważną i smutną, bo ten program w 2016 roku, gdy premierem była pani Beata Szydło, ministrem środowiska był Jan Szyszko. Kilka godzin temu minister Szyszko przeszedł na drugą stronę życia. I to jest takie symboliczne, że w momencie, gdy taki wielki Polak, patriota, człowiek, dla którego środowisko było przez całe życie najważniejsze, człowiek, który oddawał serce, swoją pracę, właśnie temu, żebyśmy byli wszyscy bezpieczniejsi, że w takim momencie przekazujemy te dwa samochody. To jest symbol. To jest symbol, że jeżeli podejmujemy dobre decyzje, jeżeli uruchamiamy dobre programy, jeżeli na funkcjach kraju są odpowiedni ludzie, to mimo, że oni odchodzą, to po nich zostaje ślad. I to bardzo ważny ślad. Dlatego chciałbym, abyśmy w swoim myślach, sumieniu pomyśleli przez chwilę o panu profesorze i o wszystkich tych, którzy w historii naszego kraju przyczynili się do jego rozwoju i walczyli o tą niepodległą, suwerenną i wolną Polskę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważna chwila dla powiatu tomaszowskiego, dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, bo przekazaliśmy przed momentem dwa nowe, nowiutkie i to najlepszej klasy samochody dla Państwowej Straży Pożarnej. To znaczy, że mieszkańcy powiatu tomaszowskiego będą się czuć bezpieczniej, bo mają lepszy sprzęt. Ostatni sprzęt, który był przekazywany nowy dla Państwowej Straży Pożarnej, jak w formie samochodów, był w 2012 roku i to przekazany przez powiat, a nie od rządu. Te samochody są z Ministerstwa Środowiska, są z budżetu naszego krajowego, są od rządu. I to jest bardzo ważne, że dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, bo cóż jest ważniejszego w kraju niż to, że mieszkańcy, że Polacy czują się bezpieczniej. Na pewno dzięki tym samochodom będą czuli się bezpieczniej. Na pewno dzięki tym samochodom uratują niejedno życie, a i imienie naszych mieszkańców. I tak jak powiedziałem, to jest wielka chwila dla powiatu tomaszowskiego. Takie chwile są bardzo ważne, ważne i radosne dla wszystkich, dla strażaków, dla mieszkańców, ale również i dla mnie, bo warto, widzę, że warto starać się pracować dla mieszkańców, bo są tego efekty i to jest chyba najpiękniejsza chwila dla ludzi, którzy coś chcą zrobić dla swoich mieszkańców. Proszę o zabranie głosu łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, pana nadbrygadiera
Jarosława Wlazłowskiego. Panie pośle, panie marszałku, panie starosto, państwo samorządowcy, panowie komendanci, duchowie prezesi, przygodni księża, szanowni państwo. Dwie informacje, jedna dobra, druga zła, tutaj pan poseł o nich powiedział. Natomiast ja chciałbym tutaj odnieść się do tej informacji dobrej. Dla mnie zaszczyt, że mogę wspólnie z panem posłem, z panem marszałkiem i z panem starostą przekazać te dwa samochody. Jestem, szanowni państwo, dumny, że tej klasy samochody trafiły do województwa łódzkiego. Jestem dumny, że trafiły do powiatu tomaszowskiego. Pan poseł życzył, żeby było jak najmniej wyjazdów, żeby te samochody jak najmniej jeździły. No, panie pośle, to jest nierealne. Jest nierealne, statystyki niestety są nieubłagane. I ja powiem, że w roku ubiegłym w województwie łódzkim strażacy wjeżdżali prawie 35 tysięcy razy. Ale życzę, żeby tych wyjazdów było dużo, do ćwiczeń i do takich zdarzeń, z którymi jesteśmy w stanie sobie poradzić. Szanowni państwo, drodzy strażacy, gratuluję tych samochodów. Jestem przekonany, że będą one służyły wam jako narzędzia po to, żeby poziom bezpieczeństwa w powiecie wzrastał. I korzystając z okazji, panie pośle, chciałbym na pana ręce podziękować rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, że dba o bezpieczeństwo, że dba o strażaków, o nas, strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ ta dzisiejsza radość zawodowych strażaków za chwilkę będzie miała przełożenie na radość druhów ochotników, ponieważ te samochody trafią w miejsce używanych obecnie przez strażaków Komendy Powiatowej w Tomaszowie, a te używane będą przekazane do Ochotniczych Straży Pożarnych. I to, co mówię za każdym razem, zawsze staram się, żeby te samochody były w powiecie. I tak się stanie. Obiecuję, że te używane samochody, nie stare, bo często słyszę takie stwierdzenia, to są samochody, które mają po 50-60 tysięcy przebiegu, a więc w przypadku takich renomowanych marek to są samochody dopiero co dotarte, szanowni państwo. I te samochody trafią do jednostek OSP, co będzie miało również wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa w powiecie. I na koniec, drodzy strażacy, życzę wam wszelkiej pomyślności. Życzę wam, żeby święty Florian miał was w swojej opiece i życzę wam wdzięczności ludzi, których gratulujecie. Dziękuję bardzo. Ważna rzecz, przekazanie tych samochodów, to jest poprawa nie tylko komfortu pracy strażaków, która jest też bardzo istotna, ale przede wszystkim bezpieczeństwa nas wszystkich. Sprzęt nowy, bardziej niezawodny, bardziej wydajny, który pozwoli jeszcze lepiej pracować strażakom, jeszcze lepiej chronić nasze bezpieczeństwo. Tym bardziej to jest ważne, że jednostka w Tomaszowie jest taką jednostką, która na tle innych jednostek wyraźnie się wybija do góry i te samochody na pewno będą służyć. No, zresztą sam fakt, że te samochody są dwa, to jest, świadczy o tym, że ta jednostka warta jest dwóch samochodów, naraz samochodu ciężkiego, samochodu średniego. Strażacy, myślę, że będą się cieszyć również rodziny tych strażaków, że praca jest lżejsza, łatwiejsza, chociaż praca strażaków zawsze jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Życzę, żeby te samochody służyły jak najdłużej, jak najlepiej. Nie będę życzył, żeby tych zdarzeń nie było, bo to jest nierealne, tak jak powiedział komendant wojewódzki, ale żeby przy powrotach jakieś takie zadowolenie było u strażaków, że udało się uratować życie, zdrowie, mienie, że ten wyjazd był ważny, potrzebny.
W powiecie tomaszowskim zresztą ten sprzęt się pojawia dla naszego bezpieczeństwa. Wczoraj byłem na przekazaniu sprzętu w szpitalu powiatowym, sprzętu przekazanego właśnie przez między innymi powiat. Dzisiaj tutaj jestem, a więc w powiecie tomaszowskim naprawdę pod względem bezpieczeństwa dzieje się bardzo dużo, chociaż potrzeby są w dalszym ciągu też duże, ale nadrabiamy te wszystkie zaległości, które wcześniej tutaj występowały. Proszę o zabranie głosu starostę tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego. Panie pośle, panie generale, panowie marszałkowie, szanowni wszyscy dostojni goście, komendanci, druhny, druhowie. Kolejna piękna chwila związana z powiatem tomaszowskim. Kilka dni temu tutaj było podpisywane porozumienie o dofinansowaniu ochotniczych straży pożarnych. To już kolejne porozumienie, kolejne dofinansowanie, które stało się faktem w tym roku. Dofinansowanie dotyczące zakupu sprzętu tak bardzo potrzebnego, który ma służyć strażakom i to ochotnikom, i zarówno tym z Państwowej Straży Pożarnej, żeby dbać lepiej o nasze bezpieczeństwo, lepiej i skuteczniej. Proszę Państwa, wczoraj taka mała uroczystość w Tomaszowskim Centrum Zdrowia, czyli przekazanie sprzętu przez starostwo powiatowe naszemu miejscowemu, powiatowemu szpitalowi, też właśnie po to, żeby dbać jeszcze lepiej o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego powiatu. Dzisiaj wspaniała chwila. Te dwa piękne samochody robią naprawdę duże wrażenie. A kwota 2 mln zł to jest niebagatelna suma, patrząc tutaj na nasz powiat. Dlatego bardzo serdecznie chcę podziękować panu posłowi, bo wiem, że w dużej mierze jest to jego zasługa. Bardzo serdecznie dziękuję panu generałowi i również bardzo serdecznie dziękuję komendantowi powiatowemu, bo te trzy osoby przyczyniły się w sposób szczególny do tego, żeby właśnie dzisiaj można było cieszyć się z tej chwili, że te nowe samochody bojowe najwyższej klasy będą tutaj już na stanie w Tomaszowskiej Straży Pożarnej. Proszę Państwa, każda taka chwila to wzruszenie, to naprawdę szczęście dla nas, że widzimy starania zarówno rządu polskiego, parlamentarzystów tutaj naszych, żebyśmy mogli funkcjonować w lepszych, bezpieczniejszych warunkach. To jest coś, o czym nie mówi się teraz, tylko mówi się od kilku ostatnich lat i widzimy konkretne działania. Za to tutaj na ręce pana posła Telusa składam podziękowania, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne. To, co dotyczy naszego zdrowia, życia, imienia, to są te elementy, które wydają się być najważniejszymi. Drodzy druhowie, życzę wam, żeby ten sprzęt służył wam tak bezusterkowo przez wiele lat, żebyście dzięki niemu byli bardziej skuteczni, może bardziej, że tak powiem, też przygotowani do różnych trudnych sytuacji, których niestety dzisiaj, jak widzimy, nie brakuje. Także gratuluję wam, że pozyskaliście, bo to tak naprawdę docelowo, wy otrzymujecie ten sprzęt, który ma służyć tutaj nam wszystkim. I mogę powiedzieć tak, dobre czasy, dobre dni tutaj pojawiają się w naszym życiu, bo ja nie pamiętam, żeby było tak, że w zasadzie jest taką perspektywą, czasami kilkutygodniową, kilkumiesięczną, ten sprzęt pojawiał się tutaj coraz częściej na terenie naszego powiatu. Ja się po prostu bardzo cieszę. Ja liczę, że to nie będzie oczywiście koniec, że w kolejnych miesiącach i w kolejnych latach będziemy mogli cieszyć się z nowego sprzętu, panie pośle. Dziękuję za takie zapewnienie.
Natomiast szczególnie wam, drodzy strażacy, oczywiście życzę tej opieki świętego Floriana, żeby czuwał nad wami, żeby rzeczywiście tych zdarzeń losowych było jak najmniej i żebyście szczęśliwie wracali z każdej akcji do swoich rodzin. Szczęść Boże. O zabranie głosu proszę pana marszałka, pana Zbigniewa Ziemię. Panie generale, panie komendancie, panie pośle, panie marszałku, panie starosto, szanowni państwo, reprezentując władze samorządowe województwa łódzkiego, chciałbym w krótkich słowach wyrazić uznanie wobec tego dzieła, które dokonałeś. Nowy sprzęt w postaci dwóch profesjonalnych, najwyższej jakości wozów bojowych stoi na placu przed komendą powiatową w Tomaszowie Mazowieckim, ale ten wspólny sukces, który ma wielu ojców, jak słyszeliśmy, nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i gdyby nie inicjatywa z pewnością tych, którzy o swej potrzebie potrafili powiedzieć. To bardzo ważne, by strażacy ochotnicy w wielu sytuacjach, a w tym przypadku strażacy druhowie Państwowej Straży Pożarnej potrafili odpowiednio zdefiniować swoje potrzeby. Bo zarówno pan generał, pan poseł, jak i samorządowcy w takich sytuacjach robią wszystko, co możliwe, by pomagać. Ale wy musicie tę swoją potrzebę odpowiednio nazwać. Oczywiście, nawiązując do również słów mojego przedmówcy, możemy przywołać tutaj świętego Floriana, który jest opiekunem druhów ochotników i druhów Państwowej Straży Pożarnej. Niech święty Florian was wspomaga, a patron dnia dzisiejszego błogosławiony Wincenty Kadłubek, który jest symbolem znojnej, uczciwej pracy, takiej organicznej, niech będzie również waszym patronem. A wszystkim, którzy będą korzystać z tego sprzętu, chciałbym życzyć, by satysfakcja z dobrze wykonanego zadania była również waszym udziałem. Oczywiście dostajecie do dyspozycji najlepszy z możliwych sprzętów. To sprzęt, który wzbogaci zasób tej jednostki, tej części województwa, żeby nie było takiej sytuacji, która być może zdarzała się w przeszłości, że wracając z akcji mieliście przekonanie, że można było zrobić więcej pod warunkiem, że mielibyśmy lepszy sprzęt. Myślę, że teraz już tak nie będzie. Sprzęt, który jest do waszej dyspozycji, będzie dawał takie możliwości, których dotychczas nie było i niech satysfakcja z dobrze wykonanego zadania towarzyszy wam zawsze. Wszystkiego dobrego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim wzbogaciła się o nowy sprzęt. Są to dwa profesjonalne, doskonałe, dobrej jakości wozy do ratownictwa drogowego z wzbogaconym potencjałem. Nie ma wątpliwości, że mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, mieszkańcy tego pięknego miasta mogą czuć się bezpieczniej, a z pewnością strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy będą korzystali z tego sprzętu, będą mogli efektywniej realizować swoje działania. Już nie będzie takiej sytuacji, że po powrocie z akcji będą mieli przekonanie, że można było zrobić więcej, gdybyśmy mieli lepszy sprzęt. Nie. Ten najlepszy sprzęt dziś jest w rękach druhów Państwowej Straży Pożarnej z Tomaszowa Mazowieckiego. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dostojni goście wszelkich funkcji i stanowisk, szanowni druhowie, strażacy zawodowi. W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Zarządu Oddziału Powiatowego serdecznie gratuluję jednostce Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim tego pięknego podarunku, jakim jest otrzymanie nowych strażackich samochodów. Przecież to jest też wzmocnienie, jak powiedział pan komendant wojewódzki, też ochotniczych straży pożarnych. Bo sprzęt jeszcze zupełnie sprawny, wróci, będzie na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Przecież razem niesiemy pomoc ludziom będącym w potrzebie. Im lepiej będziemy wyposażeni, tym będziemy bardziej skuteczni. Trzeba to jasno powiedzieć. Ale się cieszyć z tego, że na naszym terenie jest taki człowiek, który jest dobrym duchem dla strażactwa. A chcę powiedzieć o panu pośle Robercie Teluszu. Bo przecież
a przecież on nie ma innego wyjścia, przecież od wielu kadencji jest wiceprzewodniczącym zespołu poselskiego strażactwa. Ale no, te podziękowania mu się to starania, przecież ja doskonale o tym wiem, należą. Trzeba też powiedzieć, że strażactwo zawodowe, jak ochotnicze, w ostatnich latach spotkała oczywiście gwiazdka z nieba. Przecież tyle środków, które trafiają do tych organizacji, no nie było w historii, a ja tą historię już dawno pamiętam. Dlatego za to słowa podziękowania wszystkim tym, którzy mogą i chcą pomagać. Ale też trzeba powiedzieć, że strażactwo zawodowe i ochotnicze odwdzięcza się swoją pracą i zaangażowaniem. Jeszcze raz serdecznie gratuluję tego pięknego sprzętu. Mam nadzieję też, że ochotnicze strażactwo pożarnicze też będzie doceniane i tego sprzętu nowego, co jest coraz więcej. Dziękuję za uwagę. Państwo, drodzy strażacy, bardzo serdecznie chcę podziękować w imieniu mieszkańców powiatu tomaszowskiego jako radna powiatowa za te piękne, że tak powiem, zabaweczki. Mam nadzieję, że to, chociaż nie da się powiedzieć, że nie będą wyjeżdżały często, ale jak będą wyjeżdżały, to żeby wyjeżdżały z konkretną załogą. Chodzi mi o to, że ile by nie było sprzętu, jakiej klasy on by nie był, to najważniejsze tak naprawdę jesteście wy jako załoga. I to, że wasz komendant dokłada wszelkich starań do szkoleń, jesteście zawsze wyszkoleni, jesteście w pełni przygotowani, to tak naprawdę jest najważniejsze. Auta są tak naprawdę tylko dopełnieniem waszej pracy. Za waszą służbę serdecznie dziękuję, za te samochody dziękuję też jako żona strażaka, bo dzięki temu, że posiadają tak wspaniały sprzęt, mogę czuć się też bezpiecznie, jeśli chodzi o ich zdrowie i życie. Dziękuję serdecznie i aby wszystko jak najlepiej się sprawowało. Proszę o zabranie głosu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim starszego brygadiera Krzysztofa Iskierkę. Panie pośle, panie marszałku, panie komendancie wojewódzki, panie starosto, szanowni państwo, zaproszeni goście, drodzy strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Będę wyrazicielem was wszystkich i pragnę w imieniu waszym i moim osobistym podziękować panu posłowi Robertowi Telusowi za to, że zawsze, kiedy jest potrzebny, kiedy są jakiekolwiek okoliczności, żeby był z nami strażakami, to zawsze jest. Jeszcze proszę teraz o oklaski dla pana posła za te 4 lata i inne pozostałe. Szanowni państwo, szczególne podziękowania kieruję do pana generała Jarosława Blazowskiego, łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, za życzliwość i zrozumienie naszych codziennych potrzeb oraz za wsparcie na każdej płaszczyźnie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim i jednostek OSP z terenu powiatu. Panie generale, w imieniu własnym i wszystkich strażaków powiatu tomaszowskiego dziękuję za te nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego. Sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu tych samochodów, w zdecydowany sposób usprawni i zwiększy efektywność prowadzenia przez nas działań ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję panie komendancie i gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu finansów na zakup pojazdów i sprzętu dla województwa łódzkiego. Pragnę na pana ręce podziękować panu komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej, panu generałowi brygadierowi Leszkowi Suskiemu za to, że dzięki jego staraniom również mogliśmy dziś świętować tą uroczystość i uzyskać wspaniały sprzęt pożarniczy. Bardzo dziękuję. Serdeczne słowa podziękowania kieruję także do władz Sejmiku Województwa Łódzkiego, samorządu naszego powiatu, miasta i gmin.
dziękuję Państwu za dobrą współpracę w zakresie bezpieczeństwa i wsparcia finansowego oraz dbałość o jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję za współpracę wszystkim służbom, instytucjom, organizacjom i osobom, które na co dzień z nami współpracują. Wszystkim Państwu dziękuję za obecność na dzisiejszej uroczystości i zgodnie z tradycją strażacką zapraszam na grupówkę. Dziękuję bardzo za uwagę.